Witam kolegów hodowców. No już powoli. Powoli widać, jak to będzie wyglądać. Miałem trochę wolnego w tygodniu i tej roboty widać trochę więcej. O, ale jeszcze sporo do zrobienia. O, tutaj na to łączenie jakieś takie wąskie listewki będę musiał kupić, zamaskować te łączenia, żeby to no ładnie wyglądało, chociaż i tak chyba nie jest źle, tak szczerze. No tutaj w środku niewiele się działo, no ale o jedną ścianę już wziąłem, płytę przykręciłem, tak jak mówiłem. Z zewnątrz jest deska elewacyjna. No tutaj jest 5-centymetrowa poduszka powietrzna. No i płyta OSB 10 mm. Tutaj będzie podobnie. To ma 5 cm. Deska elewacyjna i płyta OSB. To będzie gołębnik, tutaj będzie przedział dla rozpłodowych. Reszta gołębnika na chwilę obecną będzie tylko dla młodych lotowych, no bo tylko takie w tym roku przyszłym będę posiadał. Może w kolejnym roku lotowania na samym końcu tutaj zrobię przedział dla samic, dla wdów, ale to dosłownie będzie przedział metr, może 1,20 m. Także ostatecznie dla gołębi młodych lotowych i tak 4 metry gołębnika będzie. Tak jest. Cały czas myślę tutaj o wentylacji. Jak to rozwiązać? Różne filmy się ogląda. Różni ludzie mówią. Ale no tutaj wentylacja będzie między oknami zrobiona. Tu, tu i tu ewentualnie. Wloty będą dwa nad oknami. Tutaj i tutaj. No i tyle. No już płytę przykręciłem jedną tutaj na górę, żeby koledzy zobaczyli, no jak ma to wyglądać z grubsza. Tutaj ta siatka ma w tym momencie 40 cm szerokości. Tutaj z tej strony prawdopodobnie jeszcze przykręcę. O, tutaj jeszcze płytę przykręcę. Tutaj będzie zakładu 2 cm. No nie, 4, bo to oczko ma 2 cm, 4 cm. No to około 35 cm i tak będzie tego no, światła, gdzie po prostu powietrze będzie uchodzić do góry. No ale nie wyklucza mi tak, że zasuwy i tak będą porobione, żeby ewentualnie to zmniejszyć. Wiadomo,
będą przychodzić jakieś takie jesienne, bardziej wilgotne i chłodniejsze noce i po prostu, żeby ten gołębnik za szybko się nie ochładzał, żeby to powietrze ciepłe za szybko nie uchodziło, to będę po prostu to regulował. No i tyle z tego postępu pracy na chwilę obecną. No nie wszystek towar mi dojechał, tylko płyta OSB. Podłogi nie mogłem zrobić, no bo podłogę chcę zrobić z płyty wiórowej, grubszej, takiej 2-centymetrowej, żeby to solidniejsze było. No, kiciuś przybłęda, który tu się chyba u mnie zadomowił. No dobrze, w zasadzie na chwilę obecną to by było tyle. Za tydzień znowu się zamelduję na YouTubie. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.